Pero hay más que descubrir. Ale jesteś więcej niż chwycą. No veamos la cruz vacía. No patrzmy, popatrzmy też cruz z drugiej strony. No nos va a decir nada. Ta strona, gdzie nie ma Jezusa, nie mówi nam nic. Vacío, áspera, dura y fría. Ta część jest zimna, pusta. Miremos al que está en la cruz. Patrzymy na tę stronę, gdzie widzimy Jezusa. A quien crucificaron por nuestros pecados. Ukrzyżowanego za nasze grzechy. A quien aceptó ser crucificado para darnos vida. Który zaakceptował śmierć, aby dać nam życie. El Señor escogió el madero de la cruz para dar muerte al demonio, el mundo y la carne. Pan zawisnął na drzewie krzyża, aby zadać śmierć diabłu i grzechowi. El Señor quiere que tomes tu cruz para que des muerte al demonio, el mundo y la carne. Pan pragnie, abyś przyjął swój krzyż, abyś mógł także stoczyć walkę. La cruz de tu vida puede tener diferente nombre. Krzyż twojego życia może mieć różne imię. Enfermedad. Choroba. Pobreza. Bieda. Problemas. Różne problemy. De diferente índole. Dice nuestra madre, unan sus sufrimientos a los sufrimientos de mi Hijo Jesús. Mówi Maryja, zjednoczcie wasze cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Mi Hijo Jesús los tomará y los entregará al Padre para la salvación de las almas. Mówi Maryja, Jezus weźmie te wasze cierpienia, jeśli złączycie je z Jego cierpieniami i zaniesie je do Ojca Niebieskiego. ¿Cómo es posible esto? Jak to jest możliwe? No es un nuevo calvario, recuérdenlo. To nie jest jakby nowa kalwaria, pamiętajcie o tym. No hay tiempo en eternidad. Nie ma czasu wieczności. Nosotros somos cuerpo místico de Cristo, somos la iglesia. Jesteśmy ciałem mistycznym Jezusa, jesteśmy Kościołem. Y si este cuerpo está sufriendo, jeśli to ciało Chrystusa el Señor Jesús lo entrega al Padre. Jezus zanosi to swoje ciało mistyczne y el Padre envía en salvación de almas. I Ojciec przyjmuje to cierpienie, aby dać zbawienie duszom. Tu puedes colaborar un poquito. Możesz współpracować trochę z Bogiem. Une tus sufrimientos a Jesús. Złącz twoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Y verás qué maravilloso es. I zobaczysz, jakie to jest cudowne. Tendrás paz. Będziesz miał pokój. Serenidad. Będziesz miał pokój, będziesz odczuwał szczęście. Que solo viene de Dios. Co pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. Fortaleza que solo viene de Dios. Siła, która pochodzi tylko od Boga. En el año 25 de su manifestación. W roku 25, kiedy Maryja przyszła. El arzobispo hizo algo muy grande. Biskup zrobił coś wielkiego. Coronó a Nuestra Señora. Ukoronował naszą Panią. En la imagen que ella había pedido que se haga como ella es, que se ha presentado. W obrazie, w takiej formie, jakim ona się objawiła, w jakim pragnęła, aby ta figura była. La coronó en el día en que ella se manifestó. Biskup ukoronował Maryję właśnie w tym dniu, kiedy ona się ukazała. La coronó con la advocación que ella se presentó, guardiana de la fe. Tak samo nazwał ją strażniczką wiary, tak jak Maryja o to prosiła. Es decir, ese día la iglesia bendecía muchas cosas alrededor de la manifestación de la guardiana de la fe. Czyli przez ten akt jakby Kościół uzyskał wielkie błogosławieństwo, ogłaszając Maryję strażniczką wiary. Ese día también lanzó al mundo el libro síntesis de los mensajes. Tego dnia także el libro síntesis. Także zostały podane do wiadomości te orędzia. Była dostępna też książka z tymi orędziami Maryi. Es un libro muy lindo. I ta książka jest bardzo piękna, właśnie tego dnia wydana, z tej okazji ustanowienia Maryi. Tiene una síntesis de los mensajes. Zawiera taką syntezę tych orędzi Maryi. Tiene la palabra de Dios. Zawiera Słowo Boże. Y las encíclicas de Juan Pablo II, nuestro amado Juan Pablo. I encykliki naszego kochanego Jana Pawła II. Es para que crezcamos en la fe. Po to, abyśmy wzrastali w wierze.
luego después de dar la bendición del libro, także potem te książki zostały pobłogosławione. Lanzó al mundo un pedido de la Virgen, que es una medalla. I także został ukazany medalik Matki Bożej. Se llama la medalla de la fe. Nazywa się medalik wiary. Como ustedes pueden ver aquí. Tak jak możecie zobaczyć tutaj na tym obrazku. Nuestra Madre Guardiana de la Fe, la parte de adelante. Nasza Maria, strażniczka wiary. Y dice María Guardiana de la Fe, Cuenca, Ecuador. Cuenca, i tutaj jest też napis. Maria, strażniczka wiary, z Cuenca, z Ekwadoru. Le rodea el Santo Rosario. Módlcie się świętym różańcem. En cada pepita del rosario hay una rosa. W każdym miejscu części różańca widzimy jedną różę. Si rezamos con el corazón, le damos una rosa fresca. Jeśli modlimy się sercem, każdy drobaś Mario da Marii świeżą różę. Si estamos tibios, una rosa marchita. Jeśli nasza modlitwa jest letnia, ta róża też będzie taka zwiędła. Y si estamos en pecado, una rosa muerta. Jeśli jesteśmy w grzechu, ofiarujemy Maryi taką brzydką różę. En la parte de atrás de la medalla, lo más importante. I z drugiej strony medalika, que hoy honramos la Santísima Trinidad. Widzimy Trójcę Świętą. Porque María nunca se queda en sí misma. Dlatego, że Maria nigdy nie zwraca uwagi tylko na siebie, nigdy na siebie. María viene para llevarnos a Dios y a la salvación. Maria przychodzi, aby przybliżyć nas do Boga i pokazać nam drogę zbawienia. Vemos en el centro la M de María. W centrum widzimy literkę M, jak Maria. Y en la M de María se unen las tres personas. I w tej literce łączą się trzy osoby boskie. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojciec, Syn i Duch Święty. Porque María es hija del Padre. Dlatego, że Maria jest córką Boga. Madre del Hijo. Matką Syna. Y esposa del Espíritu Santo. I oblubienicą Ducha Świętego. Van a ver las tres imágenes. Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en la M. Dlatego te trzy osoby Boże są złączone w tej literce M, w imieniu Maryi. Alrededor de la medalla están las 12 estrellas. Widzimy tam też 12 gwiazd. Symbolizan la iglesia. Symbolizujące Kościół. María Madre de la Iglesia. Maryję Matkę Kościoła. En los costados la corona de espinas y los clavos. Także widzimy koronę cierniową i gwoździe. Para recordarnos el valor del sufrimiento que Jesús dio la vida por nosotros. Abyśmy pamiętali o cierpieniu, jakie Chrystus przyjął za nas. Y al pie los corazones de Jesús y de María. I przy stopach widzimy dwa serca, serce Maryi i serce Jezusa. Hay una promesa muy grande desde Fátima. Jest obietnica, wielka obietnica z Fátimy. Al final Dios triunfará. Na samym końcu Bóg zwycięży. Y el triunfo vendrá por el inmaculado corazón de María. I triumf przyjdzie przez niepokalane serce Maryi. Ella es la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. I to jest Maryja, Maryja to jest tą, która zdepcze głowę szatana. Por eso viene la Virgen. Dlatego Maryja przychodzi do nas. Es su tiempo. To jest jej czas. Ella va a triunfar. Ona zwycięży. Y ese triunfo se lo entregará Dios con las almas. I ten triumf objawi się w naszych duszach. Esta medalla tiene 15 promesas. Ten medalik ma 15 obietnic. Se me ha permitido compartir una de las 15 en obediencia. W posłuszeństwie mogę podzielić się tylko jedną z nich. Y dice así. I ta obietnica mówi tak. Todo el que portare esta medalla. To wszystko, co... Te wszystkie osoby, które będą nosiły, czciły ten medalik. 15 días antes de su muerte. 15 dni przed swoją śmiercią. Podrá confesar todos sus pecados. Będą miały możliwość wyspowiadania się ze wszystkich swoich grzechów. Se dará la gracia de la confesión total. Że te osoby otrzymają łaskę spowiedzi całkowitej, generalnej. Para que muera en gracia de Dios. Aby umarły w łasce Bożej. Es hermosa. Jest wspaniała ta obietnica. Ahora, no lo tomemos simplemente. Nie traktujmy tego tak powierzchownie. No pensemos, ya tengo la medalla y bueno, igual.
vivo como quiero. Nie myślmy, dobrze, mam medalik i będę żyć tak, jak chcę. Las cosas de Dios con santidad. Musimy czynić te rzeczy dla Boga, jakby uwzględniając też tą świętość. Vivamos hoy como si fuera el último día. Musimy żyć tak, jakby to był ostatni nasz dzień. Cada día así. Każdego dnia. Y Dios nos dará esa gracia. I Pan Bóg da nam tę łaskę. También hay un pedido final. Także jest jedna prośba na koniec. Y con esto termino. I na tym skończę. Ella quiere extender su manto por el mundo entero. Maria chce su manto. Objawić się i dać, rozciągnąć swój płaszcz na wszystkich, na cały świat. Quiere extenderlo y cubrir el globo de la tierra. I chce ukryć pod swoim płaszczem cały świat, całą kulę ziemską. Quiere que la humanidad descubra su refugio. I chce, żeby wszyscy, cała ludzkość się w niej ukryła. El refugio de su corazón inmaculado. Żebyśmy byli żebyśmy ukryli się w sercu Maryi, w tym niepokalanym sercu, jako takim schronieniu, pewnym schronieniu. Como se extiende el manto? Jak się rozciągnie ten płaszcz, w jaki sposób? Ella ha pedido para extender su manto formar cenáculos de oración. Maryja chce to uczynić w ten sposób, aby poprzez modlitwę. ¿De qué consta un cenáculo de María guardiana de la fe? Aby ona była czczona jako Maryja strażniczka wiary. Consta de dos partes. Consta de dos partes. Składająca się z dwóch części. La primera, la lectio divina o lectura orada de la palabra de Dios. Pierwsza część to jest rozważanie Słowa Bożego, lectio divina. La lectio divina es algo maravilloso. To jest coś wspaniałego. Tiene cinco partes. Ma pięć części. La primera que dice la lectura en su texto. Pierwsza część to jest jakby ta powierzchowna, czyli to, co mówi tekst. Luego que me dice a mí esa lectura. Później, co mówi do mnie ten tekst. Oro en esa lectura. Pochylajcie się nad tekstem Słowa Bożego. Contemplo, tomo una frase y la voy profundizando. Kontemplujcie to słowo, wybierając jakieś zdanie, które będziecie rozważać w swoim sercu. Y la más importante, tengo que llevarla a la acción, tengo que llevarla a mi vida. I to, co najważniejsze, to, co usłyszałem, to, co przerobiłem w sercu, muszę prowadzić w życie. La lección durará 30 minutos. To lekcja divina trwa 30 minut. Luego las peticiones. Później prośby. Muy pequeñas y concretas. Małe prośby, konkretne prośby. Y luego el Santo Rosario. I później Różaniec Święty. Eso es un cenáculo. I to jest... Eso significa un cenáculo. To jest jakby taki cały pakiet, który Maryja chce nam ofiarować. En todo el mundo hay cenáculos en este momento. Na całym świecie teraz ludzie, że ludzie potrzebują właśnie tych kilku takich narzędzi od Maryi. De familias. Ponieważ są problemy w rodzinie. De matrimonios. W małżeństwach. De mujeres. Kobiety także mają de hombres, problemy. Mężczyźni. De sacerdotes, de religiosas. Księża, osoby duchowne. Jóvenes y niños. Młodzież i dzieci. Esperamos que de aquí salgan cenáculos, es el fruto. Spodziewamy się tego, że stąd także powstaną właśnie, jakby to nazwać, cenáculos, como na tym momencie. Que se formen cenáculos aquí. Momencik, żeby dobrze zrozumieć, żeby właściwie przetłumaczyć. Aha, czyli żeby powstały takie formy modlitwy, właśnie które zawierają to lekcja divina i różaniec. To jest właśnie to cenáculo, o którym mówimy. Czyli Maryja chce, abyśmy w ten sposób walczyli, abyśmy w ten sposób się modlili. Esperamos que Polonia
tenga un cenáculo guardián de la fe. I właśnie w ten sposób też Maryja ten swój płaszcz nad nami rozciągnie, jeśli będzie lekcja divina i różaniec. Acabamos de regresar de Italia y España y han quedado 8 cenáculos. I Patrycja właśnie wraca z Włoch i z Hiszpanii i tam powstało właśnie i powstało 8 takich grup modlitwy, które w ten właśnie sposób się modlą, gdzie jest lekcja divina i różaniec. Si les interesa hacer un cenáculo. I Patrycja też ma nadzieję, że w Polsce coś takiego powstanie, ale jeśli jesteście zainteresowani, en la parte de arriba, donde estarán los libros y las cositas de la guardiana de la fe, les podrán explicar. Na górze, tam gdzie są książki, medaliki, tam można podejść i wszystko zostanie wytłumaczone. Las personas que tienen el color del manto de la Virgen. Te osoby, które będą miały właśnie apaszkę w takim kolorze, można do nich podejść i zapytać. Muchas gracias por todo y que Dios y que nuestra Madre les bendiga. Muchas gracias, Padre. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję wszystkim księżom, siostrom zakonnym i wam. Les pedimos su bendición. Kochani moi, teraz powstańmy wszyscy razem. I teraz dokona się nasza odpowiedź na to słowo, które słyszeliśmy. Teraz Ducha Świętego, aby poprowadził nas w tej modlitwie odpowiedzi na słowo, które wkładał nam do naszego serca przez usta Patrycji. Modlitwy, w której modlisz się teraz w nas. Chcemy otworzyć nasze serca i zacząć szukać naszym duchem Twojego ducha w naszym wnętrzu. Po to, aby zharmonizować naszego ducha z Tobą, Duchu Święty. I abyśmy modlili się dokładnie tak, jak Ty chcesz, abyśmy się teraz modlili. Prowadź nas, Duchu Święty, prowadź nas. Daj światło, jak się teraz modlić. Prowadź nas. Maryjo, strażniczko wiary, otwieramy Ci teraz nasze serca, byś zobaczyła, ile jest niewiary w naszym sercu. Ile jest wątpienia, ile jest zniechęcenia. Otwieramy Ci nasze serce, Maryjo, z takim ludzkim wstydem. Ale Ty nie chcesz, żebyśmy się zawstydzili. Ty chcesz, abyśmy Ci po prostu to oddali. Maryjo, strażniczko wiary, przyjmij teraz każdą niewiarę, zwątpienie, zniechęcenie, które przeżywamy tego wieczoru, bo takie mamy życie, bo takie są okoliczności naszego życia. Bo teraz przechodzimy przez doświadczenie, które jest bardzo trudne i załamujemy się. I ta udręka wydaje się być większa niż nasza wiara w to, że wszystko dobrze się skończy. Niż nasza wiara w to, że Ty jesteś z nami, Maryjo. I nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać.
abyś, Maryi, oddawał to, co jest w Tobie przestrzenią niewiary. Wiem, że przechodzisz przez różne trudne wydarzenia, które chwieją Twoją wiarą, że wszystko dobrze się skończy, że Maryja Cię przeprowadzi przez to. Oddawaj jej to teraz. Mów, boję się, Maryjo, boję się, tracę wiarę, że Ty jesteś ze mną w tej i w tej sytuacji. Boję się, oddaję Ci to, Maryjo, że się boję, że przestaję wierzyć. Zobacz w swoim sercu, jak Maryja bierze od Ciebie tą niewiarę. Bierze ten lęk. Bierze to zwątpienie. I ono pali się w ogniu jej niepokalanego serca. Przestaje istnieć. I teraz Maryja ze swojego niepokalanego serca wyjmuje swoją wiarę. Swoją odwagę, swoje zaufanie Bogu i wkłada teraz do Twojego serca. A Ty po prostu powiedz amen na wszystko. Mówisz, przyjmuję, Maryjo, przyjmuję Twoją wiarę, przyjmuję Twoje zaufanie, przyjmuję Twoją odwagę, przyjmuję Twoje męstwo. Poproś teraz, aby Maryja położyła swoją dłoń na Twoim sercu i zapieczętowała Twoje serce, żeby ta wiara, odwaga, męstwo, pokój, miłość, radość Maryi nie została wykradziona z Twojego serca. I w dłoń Maryi zapieczętuje dary i łaski, które teraz ona włożyła do Twojego serca. Proszę o to. Jest wśród nas takie doświadczenie lęku o naszych najbliższych. Są osoby, które teraz bardzo boją się o to, czy ich najbliżsi zostaną zbawieni, bo są daleko od Boga, mają zatwardziałe serca.